W dzisiejszym poradniku dam Wam 3 wskazówki, które znacząco wpłyną na Waszą skuteczność podczas łowienia na przystawkę sławikową. Będą 3 porady, ale na koniec będą też 2 bonusowe podpowiedzi. Moi drodzy, idzie wiosna. Przystawki w dłoń. Pierwsza porada dotyczy już samego momentu brania. Jak zrobić, żeby to zacięcie było maksymalnie skuteczne. Podczas łowienia na przystawkę spławikową te brania są bardzo szybkie. W przypadku kleni jest to gwałtowne wciągnięcie spławika pod wodę. W przypadku jazi czy leszczy może to być delikatne podskakiwanie spławika na powierzchni. Niezależnie od tego, jakie to branie będziecie mieli, wymaga ono natychmiastowego zacięcia. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby kij odstawiać gdzieś na podpórkę, robić sobie jakieś spacery bądź opalać się na słońcu. Najlepiej, abyśmy z jednej strony kij oparli sobie o podpórkę, a z drugiej strony położyli na kolanie, mając cały czas rękę na wędce. W tej pozycji, gdy tylko będziecie mieli branie, od razu, momentalnie wykonujecie zacięcie. Można ewentualnie zrobić to tak, że położymy sobie kij w ten sposób, ale siedząc na krześle, rękę musimy mieć cały czas na kiju. Pamiętajcie, tutaj liczą się naprawdę ułamki sekund. Jak gdzieś odejdziecie od wędki, będziecie mieli branie, nie zdążycie nawet wystartować w momencie, kiedy ten spławik będzie szedł pod wodę. Taka pozycja znacząco wpływa na podniesienie skuteczności podczas samego brania ryby. Kolejna porada to zawsze sprawdzajcie stan waszego przyponu i ostrość haczyka. Zdarza się bowiem tak, że czasami nam się nie chce, bo trzeba to wszystko przewiązywać, tam mały supełek czy jakieś małe obdarcie, no cóż to takiego wielkiego może się stać? A właśnie może się stać, bo no jak wiemy, w rzekach są różnego rodzaju rzeczy na dnie, kamienie, muszle, małże i nawet jeżeli nie wejdziemy w zaczep, to ten przypon może ulec uszkodzeniu, a przez to możemy stracić rybę życia. Dlatego zawsze sprawdzajcie stan waszego przyponu. Wystarczy palcem przejechać wzdłuż tego przyponu i jeżeli wyczuwamy jakieś tam nierówności, chropowatości, to ten przypon niezwłocznie należy zmienić. To samo dotyczy ostrości haka. Jeżeli ten hak nie będzie wystarczająco ostry, będzie krótko mówiąc tępy, to po prostu będziecie tracić ryby. A ostrość haczyka też sprawdzicie bardzo prosto, no po prostu trzeba palcem sprawdzić, czy on jest ostry najzwyczajniej w świecie, ewentualnie można to zrobić na paznokciu. Jeżeli on się będzie o ten paznokieć zahaczał, to znaczy, że ostrość jest właściwa. Dlatego stan przyponu i ostrość haczyka to są bardzo ważne rzeczy, które wpłyną na skuteczność wyciąganych przez was ryb. Pamiętajcie, że lenistwo w tym względzie może mieć opłakane skutki. I teraz trzecia porada, trzecia wskazówka. Te dwie pierwsze dotyczyły właściwie już momentu, kiedy ryba nam bierze. Natomiast ta trzecia dotyczy do tego etapu troszeczkę wcześniej, a mianowicie chodzi tutaj o nęcenie. Niezależnie na co łowicie, niezależnie czym nęcicie, akurat w moim przypadku jest to groch, musicie pamiętać, że mamy do czynienia z wodą płynącą, więc jeżeli wybierzecie już sobie miejsce, w którym chcecie postawić zestaw, musicie przyjrzeć się, jak wokół waszego zestawu chodzą prądy, bo trzeba wiedzieć jedną zasadniczą rzecz, że jeżeli rzucicie na przykład ziarna grochu na spławik, to one pod wpływem prądu spłyną wam nieco dalej i będziecie łowić w miejscu, w które nie jest zanęcone. Dlatego biorąc pod uwagę głębokość wody, kierunek tego prądu oraz moc tego prądu, musicie tak wziąć poprawkę na miejsce, w które będziecie rzucać to, czym będziecie nęcić, żeby to, co wrzucacie, wpadło, osiadło na dnie mniej więcej w tym miejscu, w którym macie zestaw. Prąd mam tutaj dosyć wolny. Spławik mam postawiony na napływie ostrogi, natomiast prąd z tamtej strony napływa mi na zestaw. Dlatego muszę po prostu ten groch rzucić dalej za mój zestaw, tak żeby on spokojnie z prądem spłynął sobie tutaj w miejsce, gdzie ten zestaw mam postawiony. Tu jest też dosyć głęboko, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że ten groch będzie dosyć długo spadał. Trzeba pamiętać też o jednej rzeczy, że siła prądu na powierzchni jest większa niż siła prądu przy dnie. Dlatego mniej więcej, jeżeli tutaj mam zestaw, o, teraz akurat rzuciłem na spławik, czyli nieprawidłowo. O! Po prostu trzeba za ten spławik tak, żeby sobie delikatnie to spłynęło.
Pamiętajcie, to jest też bardzo ważna rzecz podnosząca waszą skuteczność. Łowić musimy w miejscu, w którym mamy zanęcone. Wiadomo, że teraz wiosną będziemy nęcić bardzo delikatnie. To będzie garść, góra dwie garści grochu na przykład, czy też kukurydzy. Natomiast latem będziemy nęcić obficiej, ale niezależnie od tego, ile będziemy tego tam sypać, musimy to sypnąć w miejsce, w którym chcemy łowić. Bądź po zanęceniu miejsca po prostu umieścić zestaw tam, gdzie sądzicie, że to, czym nęciliście, wam na dnie osiadło. Więc to są moim zdaniem takie trzy wskazówki, które zdecydowanie podniosą waszą skuteczność, jeżeli będziecie wędkować na przystawkę spławikową. Za chwilę jeszcze obiecane dwie bonusowe porady, ale zanim to nastąpi, chciałbym was zaprosić, bo jakiś czas temu założyłem sobie konto w aplikacji Fish Surfing. Ci, co nie wiedzą, to jest taka sieć społecznościowa tylko i wyłącznie dla wędkarzy. Mamy tu wędkarzy z całego świata, z Polski, z zagranicy. Bardzo fajną opcją jest to, że możemy sobie czatować z tymi ludźmi z zagranicy. Tam jest zbudowany translator, więc nam to wszystko fajnie tłumaczy. Tak wygląda moje konto. No i zapraszam wszystkich, którzy mają konto w tym serwisie, do obserwowania mojego profilu, a jeżeli ktoś nie ma, miałby ochotę założyć, no to też jak najbardziej zapraszam, żebyście mnie obserwowali. Zbieram znajomych, krótko mówiąc. Poza tym powiem wam, że aplikacja bardzo fajna. Jest tutaj oprócz galerii zdjęć z rybami, czyli to, co wędkarze lubią najbardziej, jest tutaj sekcja artykułów. Wędkarzy, którzy piszą różne artykuły. O, tak jak widzicie, tu mamy nawet Tomka Lewandowskiego. Mamy Piotra Bufała, też się tutaj udziela, zobaczcie, też są jakieś fajne artykuły. No zastanawiam się, jak mi się to rozkręci, to może też tutaj jakieś artykuły będę wrzucał. Poza tym też jest bardzo fajna opcja, która mi się spodobała, mapy. Sprawdźmy sobie, ja teraz jestem na Wiśle, wody PZW, Polska, wyświetl, 42 okręgi, dobra, mamy tutaj okręgi zaznaczone, okręg Toruń, mamy mapkę z wodami. I klikam sobie na Wisłę, tak, Wisła numer 2 i mam tutaj wszystkie informacje dotyczące tego odcinka Wisły, na którym się teraz znajduję, czyli skąd, dokąd mogę łowić, są tutaj też jakieś ograniczenia, więc jakby wszystkie zasady wędkowania na tym odcinku dosłownie paroma kliknięciami mam już w telefonie i wiem, co tutaj na tej wodzie mogę robić. Do tego mamy tu jakiś marketplace, też mam trochę sprzętu na sprzedaż, więc może tutaj też skorzystam z tego serwisu i coś powystawiam. Także wszystkich serdecznie zapraszam, żebyście obserwowali mój profil, bo tak jak powiedziałem, zbieram znajomych, rozkręcam to. A teraz przejdźmy do dwóch bonusowych, końcowych porad tego materiału dotyczących przystawki spławikowej. Pierwszy bonusik, słuchajcie, niezależnie od tego, na co łowicie, ja akurat łowię na groch, nie bójcie się zmieniać przynęty, nawet jeżeli ta przynęta jest nietknięta. Zauważyłem, że niekiedy zmiana przynęty na nową jakoś w magiczny sposób uaktywnia te ryby, szczególnie jeżeli mieliśmy jakieś branie, drobne puknięcie, ryba nam to zostawiła, czekamy, nic się nie dzieje, to warto ten zestaw wyciągnąć i zmienić przynętę, w moim przypadku ziarno grochu, na nowe. Lub jeżeli długo mam przynętę w wodzie i nic się nie dzieje, to też staram się co jakiś czas tą przynętę zmieniać. Nie wiem, o co chodzi, ale zauważyłem, że czasami przynosi to pozytywny efekt. A drugą bonusową poradą jest to, żebyście przy przystawce pamiętali zawsze o tym, że odcinek żyłki pomiędzy spławikiem a szczytówką waszego wędziska musi być zawsze naciągnięty. Zauważyłem szczególnie na internecie w niektórych filmach, że niektórzy wędkarze pozostawiają ten odcinek wolny. Co prawda zestaw stoi im w miejscu, ale znacząco obniża to skuteczność zacięć, czyli coś, o czym już dzisiaj mówiliśmy. Jak ryba nam weźmie, zanim ten luz skasujemy, to są ułamki sekund, które mogą zaważyć o tym, że niestety będziemy mieli pudło. Także pilnujcie, delikatnie zawsze podkręcajcie kołowrotek, oczywiście nie za mocno. Nie możemy dopuścić do tego, że podkręcając żyłkę kołowrotkiem będziemy przesuwać ten zestaw, bo wtedy niestety bardzo często wejdziemy w jakiś zaczep. Ja tutaj wszystko robiłem na przykładzie grochu. Jeżeli chcielibyście łowić na groch, który jest niezwykle skuteczną przynętą i chcielibyście wiedzieć, jak ten groch przygotować, to zerknijcie sobie w ten materiał, tam omawiam to krok po kroku. Nara!